Siemanko, ja jestem Luzek The Crew, zamknięte beta testy od 21 lipca do 25 lipca, moi drodzy. Będziemy mogli pograć w tą grę, oczywiście będą mogły pograć w tą grę osoby, które dostaną dostęp do zamkniętych beta testów The Crew. Mam nadzieję, że ja dostanę ten dostęp, bo naprawdę byłem jedną z pierwszych osób, które zarejestrowały się na tej stronie. Natomiast nie wiem, czy to ma jakiekolwiek większe znaczenie. W każdym razie, no cóż, będziemy mieli sporo aktywności do wykonania. Będziemy mieli całe tam wschodnie wybrzeże, gdzie będą dostępne różne tam tryby współpracy, różne tryby współrywalizacji z innymi graczami, ze znajomymi i nie tylko. Więc będzie to rozgrywka online jak najbardziej. Będzie dostępna w ogóle cała mapa gry. Cała mapa gry będzie dostępna, natomiast nie wszędzie będą te wyzwania, nie wszędzie będą jakieś aktywności do wykonania. Tuning. Będziemy mogli tunigować nasze samochody, będziemy mogli modyfikować je, wiecie, tymi bodykitami, takimi ogólnymi jakimiś modyfikacjami, które wsadzam. Ja nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądało. W każdym razie są jakby trzy typy modyfikacji samochodów. Jakieś egzotyczne, czyli nie wiem, uliczne. Uliczny tuning, taki, który pozwala samochodowi lepiej poruszać się na drodze, na asfalcie. Taki offroadowy, czyli dirt, czyli tam będzie potrzebny, tam gdzie będziemy mogli się poruszać po nie wiem, drogach, bezdrożach i tak dalej, takich jakichś piaskach, nie piaskach. I jeszcze jest street, czy coś takiego, nie wiem, jak to się tutaj nazywało. W każdym razie będzie co potuningować i każdy ten taki jakby bodykit, każdy ten taki jakby rodzaj tuningu będzie można samemu według własnych tam, nie wiem, uznań, według własnych jakichś tam potrzeb modyfikować. Zderzaki, spoilery, silnik, zawieszenie, koła, wszystko będziemy mogli sobie spersonalizować sami, co jest bardzo, bardzo moim zdaniem fajne. Co tutaj jeszcze było ciekawego? Ogólnie cały film, jakby ten wstępniak do beta testów, możecie sobie zobaczyć, macie w opisie filmu link, jak to tutaj wygląda w języku angielskim. Natomiast ja wam chcę tak teraz skrócić i powiem, że no naprawdę jest na co czekać i myślę, że prawdziwym szczęściarzem będzie osoba, czy szczęściarą będzie osoba, która zagra w The Crew zamkniętą betę. Ta gra oczywiście nie przedstawia jeszcze finalnej wersji, wiele może się jeszcze zmienić za te kilka miesięcy, bo gra ma prawdopodobnie wyjść w listopadzie. Pojawiły się również wymagania gry na stronie producenta, które możecie sobie przeczytać. W wymaganiach zalecanych, rekomendowanych jest karta graficzna 5600 GTX 560, o tak, GTX 560 i procesor i5. Natomiast w minimalnych jest karta graficzna 260, GTX 260, czyli taka jak moja poprzednia, i chyba procesor jakiś tam dual core czy coś takiego. W każdym razie moim zdaniem wymagania nie będą zbyt wygórowane, będzie mógł większość osób będzie mogła pograć w tą grę, bo bez przesady, no, nie będzie tutaj nie wiadomo jakich wymagań, gra nie wygląda aż tak oszałamiająco. Do dyspozycji mamy dwa duże miasta, w których będziemy mogli wyposażyć się w te właśnie pakiety. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, nie chcę wam tutaj jakoś powiedzieć źle, czy skłamać, czy coś. W każdym razie w jednym z miast będziemy, chyba w Detroit, będziemy mogli stuningować samochód na ten pakiet uliczny, a w Nowym Jorku na pakiet ten taki offroadowy, dirt, tak? Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Teraz możecie nawet zobaczyć, jak fajnie wygląda to tuningowanie. Będzie można sobie no, praktycznie wszystko w tym samochodzie przerabiać, co jest moim zdaniem po prostu niesamowite i wygląda to świetnie. Są tutaj też tak zwane jakby, nie wiem, power-upy czy jakieś wzmocnienia do XP, czyli wszystko to, co mamy w grach RPG, no bo to jest właściwie taka gra RPG. Też tutaj mamy levele, poziomy, jakieś tam, nie wiem, odkrycia, osiągnięcia i tak dalej. Wszystko tutaj jest zawarte. Do dyspozycji będziemy mieli dosyć sporo samochodów na tą zamkniętą betę. Tam będą, ja wiem, tutaj widzę Ford Mustang GT, Camaro, jakiś Nissan Fair Lady. Także będzie w co pograć, będzie myślę, że fajna rozgrywka.
fajnie to wszystko wygląda i no cóż, jeśli dostanę taki dostęp do bety, z czego będę bardzo zadowolony, to myślę, że na pewno coś nagram. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i że no cóż, jesteście ze mną nadal. Zapraszam was do beta testów The Crew. Wszystkie linki, odnośniki, gdzie można się zarejestrować i tak dalej, macie w opisie filmu. Zapraszam was serdecznie.